Witam serdecznie. Jako korepetytor online z przedmiotów ilościowych ekonomicznych omówię z finansów zagadnienie rent, czyli stałych co do wysokości płatności dokonywanych cyklicznie w określonym celu. Zadanie przykładowe ma następującą treść. Pewien student zbiera pieniądze na mieszkanie, które chce kupić za 5 lat. Zakłada, że będzie ono wartości 200 tysięcy złotych. Do tego czasu chce systematycznie zbierać pieniądze i zamierza wpłacać stałe kwoty płatne na początku każdego tygodnia przez całe 5 lat trwania zbiórki. Roczna stopa oprocentowania tego rachunku bankowego wynosi 10% rocznie. Obowiązuje kapitalizacja tygodniowa. Pytanie brzmi: ile musi każdorazowo wpłacać na rachunek oszczędnościowy, aby zebrać niezbędną kwotę? Musimy więc zacząć od tego, że w zadaniu chodzi o ustalenie tej renty, czyli ile student musi cyklicznie, zawsze na początku kolejnego tygodnia wpłacać, żeby po 5 latach uzyskać pieniądze o wartości 200 tysięcy złotych, biorąc pod uwagę to, że rachunek, na który składa te pieniądze, jest oprocentowany 10% w skali roku, a obowiązująca kapitalizacja jest tygodniową. A więc zaczynamy od właśnie tego elementu. Kapitalizacja jest tygodniowa, a więc stopa procentowa roczna, która wynosi w naszym przypadku 10%, musi zostać podzielona przez 52. Dlaczego? Żeby kapitalizacja i stopa procentowa, która tu jest zadana rocznie, były ze sobą zgodne. Stopa procentowa roczna musi zostać przeliczona na tygodniową. Teraz, jeśli chodzi o samą rentę, to my wiemy, że to jest ta wartość, którą my szukamy, tak zwana szukana w treści zadania, jakimkolwiek. Teraz tak, wartość tego mieszkania, które chcemy kupić w przyszłości, nazywamy FVA. To jest po prostu wartość przyszła naszych rent. Ona ma taki dopisek apostrof u mnie, czyli taką kreskę u góry. To nie zawsze jest stosowane, ale to oznacza, że nasze renty są wnoszone z góry. I ta kwota, którą chcemy łącznie zebrać, to 200 tysięcy złotych. Jeśli wiemy, że nasz okres trwania zbiórki pieniędzy to 5 lat, musimy to uzgodnić z częstotliwością kapitalizacji. Więc okres 5 lat musimy przeliczyć na liczbę tygodni. Wiemy, że w każdym roku przyjmuje się, że mamy 52 tygodnie. Jeżeli przemnożę razy 5, oznacza to, że mamy łącznie 260 tygodni. Stopa procentowa rocznie wynosi 0,1, czyli 10%. Mamy już wypisane wszystkie te elementy, które są niezbędne do rozwiązania tego zadania. I teraz, idąc dalej, trzeba znaleźć odpowiedni wzór na rentę. Wzorów na rentę jest, przynajmniej bym powiedziała, kilkanaście, a my musimy wybrać taki wzór, gdzie podana jest po pierwsze wartość przyszła z rent, po drugie uwzględnia to, że renty są płatne z góry, i ta wartość jest przyszła. Na pewno w każdym ze wzorów obowiązuje zarówno stopa procentowa, jak i N, czyli liczba kapitalizacji. Gdy podstawimy sobie zarówno wartość przyszłą, jak i stopę procentową roczną podzielimy przez 52, żeby była już w stosunku tygodniowym, tu sam, to samo powielimy i tutaj też, to po odpowiednich obliczeniach powinniśmy otrzymać wynik, który jest dość bliski wynikowi przeze mnie uzyskanemu, czyli 592,47 zł. Taki wynik wystarczy już zinterpretować. Wystarczy napisać jedno z takich przykładowych przeze mnie podanych interpretacji. Każdy niech pisze taką, jaka jest akceptowalna na jego uczelni. A więc możemy krótkim zdaniem napisać:
Płatność stała powinna być wnoszona w wysokości 592 zł i 47 groszy. Na tym kończę omawianie przykładowego zadania. Jeśli to omówienie jest dla Was niewystarczające lub macie własną listę swoich zadań do opanowania, to zapraszam do nadsyłania maili wraz z załącznikami na adres mailowy zadania-projekty@wp.pl. Gdy będę miała taką możliwość, to na pewno odpiszę. Nie zostawiam maili bez odpowiedzi. Cały zakres materiału, jak i zasady współpracy ze mną są na stronie internetowej zadania-projekty.pl. Kanał YouTube Plus Projekt jest tylko mojego autorstwa. Zapraszam do jego subskrybowania. Takie dodanie do listy subskrybowanych kanałów pozwoli innym studentom dowiedzieć się o jego istnieniu i możliwości korzystania z jego zasobów. Dla mnie osobiście będzie to dobra wiadomość, że filmy przeze mnie przygotowane uznajecie generalnie za przydatne i powinnam nagrywać kolejne. A pomysłów na kolejne filmy mam jeszcze wiele. Filmy możecie naturalnie oceniać. Oczywiście możecie również krytykować filmy, jeśli jest taka potrzeba. Możecie zadawać również konkretne pytania dotyczące odtworzonego materiału. Mile widziane są również krótkie komentarze, czy dany film się po prostu Wam podobał, czy też nie. Na pewno chętnie zapoznam się z Waszymi uwagami, gdy tylko będę miała możliwość, na nie odpowiem. Zapraszam do udostępniania konkretnych filmów znajomym, czy to na maila, czy to na forum studenckie. Tu jest możliwość czy kopiowania adresu filmu, czy bieżącego fragmentu, czy kodu do umieszczania na stronie. Wówczas Wasi znajomi będą mieli większe szanse na sprawne nadrobienie zaległości w danym zakresie po odsłuchaniu moich wskazówek co do sposobu rozwiązywania zadania. To nie musi być trudne. Ktoś po prostu to musi prościej omówić. Pamiętajcie, że moje filmy mają charakter poglądowy. Wyjaśniam na nich konkretne zagadnienia z przedmiotów ilościowych. Dla Was najważniejsze pozostają notatki z ćwiczeń i z wykładów z Waszej uczelni. To wiedza ćwiczeniowców i wykładowców pozwoli Wam zdać najpierw kolokwium, a potem egzamin. Pamiętajcie, przeliczajcie zadania samodzielnie, ręcznie, te zadania z uczelni zgodnie z obowiązującymi na niej wzorami, bo tylko tym sposobem macie szansę na zaliczenie.